Hejka, dzisiaj jest film z makijażem, kosmetykami z Rossmanna. Niektóre kosmetyki są nowe, takich, których nigdy nie używałam, a niektóre kosmetyki są takie, które już miałam w swojej kosmetyczce i kupiłam je wcześniej i po prostu miałam już z nimi jakąś styczność, więc mogę Wam co nieco o nich powiedzieć, a tych, których nie używałam, to jest taki typowy test na żywo, będę je testować. Jeśli jesteście ciekawi, jak zrobiłam ten makijaż tylko i wyłącznie kosmetykami z Rossmanna, to zapraszam Was do dalszej części filmu. Dobra, więc może zaczniemy od samej bazy. Ja akurat mam tutaj bazę z Vivo, z serii Mood. Kolejnym krokiem jest podkład i podkład to jest dla mnie nowa rzecz, ponieważ nigdy go jeszcze nie używałam, więc tak naprawdę nic o nim Wam powiedzieć nie mogę. Jest to podkład z Eveline Liquid Control. On jest w takiej śmiesznej pipeczce i to jest kolor 010. Zobaczymy, czy będzie dobry. Jak już otwierałam, to wygląda na taki spoko kolor. Już teraz moje takie pierwsze wrażenia, mogę Wam powiedzieć, że ten podkład jest bardzo w takiej konsystencji, bardzo jest rzadki, bardzo leisty. Jak widzicie, spływa mi z twarzy. Ja do tego używam gąbki również z Vivo, więc ją też dostaniecie spokojnie w Rossmannie. Wam, że ten podkład wygląda na twarzy, dobrze wygląda na twarzy, nie rzuca się jakoś bardzo w oczy i tak dalej, ale przez to, że on jest taki rzadki, mam wrażenie, że bardzo dużo tego podkładu zjadła ta gąbka z Vivo, być może jest to winna oczywiście gąbki. I jeśli chodzi o krycie tego podkładu, ja zazwyczaj używam jednej warstwy podkładu, nigdy nie stosuję więcej na te drobne niedoskonałości, które gdzieś tam mam, akurat teraz mi wyskoczyło, mam ich trochę więcej. Jak widzicie, tutaj nie jest przykryte, tutaj nie jest przykryte. Tutaj też wszystko prześwituje, więc krycie ma takie słabe, ale fajnie wyrównał kolory na pewno skóry. Teraz przechodzę do korektora i korektor to też totalna nowość. Nigdy nie miałam korektora z tej firmy. Jest to korektor z Lovely. Jest napisane, że jest to korektor pod oczy. Zobaczymy, czy ma dobre krycie. Moje takie wrażenia po nałożeniu tego korektora, no to na pewno zakrył cienie pod oczami. Nie wiem, czy to widzicie, nie wiem, czy to było widać w ogóle w kamerze przed tym, jak nałożyłam podkład, bo ja też podkład nakładałam na powieki, więc ta twarz się tak jakby ujednoliciła, ale były takie delikatne, bo ja mam ogólnie takie ciemne powieki, same z natury pod... Ja mogę być wyspana, mogę nie być wyspana i tak mam bardzo ciemne tutaj powieki. I takie worki zazwyczaj, więc to mi na pewno przykryło. No wygląda to dobrze, nie wygląda to źle. To takie pierwsze wrażenie, na razie nic nie mogę więcej powiedzieć. I teraz puder. Puder to kolejna nowość. Bambusowy puder. I dalej mamy bronzer. Bronzer jest mi już totalnie znany. Jedynka Sweet Coffee od I Choose What I Want. Ten bronzer mogę Wam w ogóle polecić, ponieważ on jest bardzo taki jaśniutki, delikatny i myślę, że dla początkujących jest super, ponieważ większość bronzerów dostępna w drogerii jest takich bardzo ciepłych, takich żółtych i potem robią się plamy i wygląda to źle. Rozświetlacz, to użyję tego samego rozświetlacza z tej palety. To jest rozświetlacz z 3 Sunray. Jest to taki bardzo mocny rozświetlacz. Teraz Wam pokażę. widzicie, on jest bardzo, bardzo mocnym rozświetlaczem. Teraz przechodzę do makijażu oczu i makijaż oczu wykonam również bardzo znanym mi produktem, czyli paletką Lovely Peach Desire. Powiem Wam, że ta paletka to jest świetna paletka dla osób, które początkują z makijażem i nie chcą wydawać dużo pieniędzy na cienie do powiek, ponieważ te cienie się naprawdę bardzo fajnie blendują, nie sprawiają jakichś, nie robią takich plam i tak dalej. Ja akurat mam Peach Desire, ona jest ciepłą paletką, ale wiem, że Lovely wypuściło teraz bardzo dużo tych paletek. Nie wiem jak z ich jakością, ale podejrzewam, że mam przynajmniej nadzieję, że jest podobnie. Dobry makijaż oka gotowy, to jest taki mocniejszy makijaż. Zobaczymy jak będzie wyglądać, nie wiem, może jeszcze zrobię jakąś kreskę. Ale teraz przejdę do brwi i do brwi użyję znowu nowości. Jest to kredka z Vivo, ma tutaj taki cienką końcóweczkę. Tutaj jest taka grubsza i jeszcze możecie to wyczesać grzebyczkiem. Więc ja zaczynam od tej cienkiej i powiem Wam, że to jest taki mój pierwszy raz z kredką, bo szczerze Wam powiem, że nigdy nie używałam do brwi kredki. Zawsze była to pomada, jakiś cień, a teraz mam kredkę, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeśli będzie źle wyglądać, to wybaczcie, to jest mój pierwszy raz. Najgorsze, ale nie są one najlepsze. Ta brew wydaje mi się, że nie wyszło mi w ogóle, dlatego że robiłam jako pierwszą. Znaczy nie wygląda to źle, ale chyba jednak wolę coś o takim chłodniejszym odcieniu. Jak widzicie, trochę zmiany się zrobiło, ponieważ dodałam kreski eyelinerem i wytuszowałam rzęsy. Dlaczego nie pokazałam tego? Dlatego, że skończyła się pamięć, na karcie pamięci musiałam przesłać pliki, a w międzyczasie zrobiłam sobie kreski. Do kreski to użyłam eyelinera z Sporty Crazy Look. Tak on wygląda i powiem Wam, że na początku, gdy kupiłam ten eyeliner, to miałam takie mieszane uczucia, dlatego że on dawał taki mega słaby pigment. Nie wiedziałam, czym jest to spowodowane, ale następnego dnia zaczęłam się nim troszeczkę bawić i czytałam też w internecie, że trzeba wstrząsnąć przed użyciem. No i wiecie, ja na takim otwartym pisaku zaczęłam wstrząsywać tym eyelinerem i powiem Wam, że pochlapałam całe ściany dookoła toaletki, całą toaletkę. Z toaletki się dało zmyć, ze ściany też się dało zmyć, aczkolwiek w niektórych miejscach są delikatne plamy, ale faktycznie to zadziałało i ten eyeliner zaczął malować kreski na czarno, a nie na taki zgaszony czarny. A jeśli chodzi o trwałość tego makijażu, to on dosyć szybko się zmywa, więc to jest taki eyeliner, który dość szybko można zetrzeć. A rzęsy malowałam na początek taką bazą, to jest w sumie odżywka z Eveline SOS. Ja zawsze ją stosuję jako bazę pod tusz, żeby mieć dłuższe rzęsy. I użyłam też tuszu z Eveline. To jest ta zielona wersja tuszu. On fajnie wydłuża rzęsy. Może słabo je zagęszcza, ale fajnie wydłuża. Jak dacie dwie warstwy, to naprawdę robi fajny efekt. Codziennych makijaży raczej nie zrobi Wam takiego jakiegoś efektu sztucznych rzęs, ale taki jako tusz dzienny na pewno się sprawdzi. I został nam ostatni krok. Ostatnim krokiem są usta. To jest pomadka, którą ja też już kiedyś używałam. Jest to Wibbon Million Dollar Lips numer 1. A więc tak wygląda makijaż kosmetykami z Rossmanna. Mogę Wam powiedzieć, co zauważyłam na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim to, że ten rozświetlacz, który jest tutaj, 03 Sunray, jest po prostu za ciemny. Niestety używałam go, gdy byłam na wakacjach i było ok, ale wtedy miałam ploną skórę, teraz już nie jestem upalona i jest za ciemny, więc na niego też musicie uważać, jeśli macie jasną karnację. I jak widzieliście, też ten korektor z Lovely nie dał sobie rady z moim pryszczem, który mam gdzieś tutaj między brwiami. Tak będę chodzić cały dzień i widzimy się za kilka godzin, jak już będę chciała ten makijaż zmywać i powiem Wam wtedy konkretnie, po ilu jestem godzinach i zobaczcie sami, jak wygląda ten makijaż. Hej, witam Was po kilku godzinach już mojego makijażu. Mam ten makijaż jakoś 6-7 godzin na twarzy, tak on wygląda z daleka. Delikatnie widzę, czoło się świeci, oczy też bez zarzutu, kreski widzę też się jakoś nie starły, są na swoim miejscu, rzęsy też jeszcze wyglądają w miarę. W ogóle makijaż oka wygląda spoko, a wyobraźcie sobie, że ta paletka chyba kosztuje niecałe 20 zł. W sumie nie wiem, czy, nie pamiętam dokładnie ile, ale wydaje mi się, że albo 20, albo ona właśnie kosztuje 20 zł, albo 20, nawet nie przekracza 25 zł. A zobaczcie, jak te cienie się trzymają na oku. Naprawdę jestem w szoku, jestem pod wrażeniem, dlatego że ja już tą paletkę co prawda używałam, ale nigdy chyba nie robiłam makijażu tylko i wyłącznie z cieniami z tej palety. Zawsze mieszałam z cieniami z Makeup Revolution, a teraz zrobiłam tylko i wyłącznie z tamtą paletką i widzę, że cienie się trzymają cały czas na oku i nic mi się tutaj nie... wiecie, nie roztarło, nic nie wyszło poza oko. Jeśli chodzi o pomadkę, no to pomadkę w ciągu dnia poprawiłam raz, ponieważ nagrywałyśmy z Kasią film i musiałam nagrać tak samo w poprzednim klipie. Dogrywałam to i coś tutaj podjadałam i było widać na początku w ogóle tego filmu, że moja pomadka wygląda źle, dlatego że ja nie nagrywając to nie spojrzałam w lusterko i dopiero montując, zaczynając montować, już montowałam wcześniej ten film, zauważyłam, że moja pomadka nie wygląda dobrze na początku filmu. No jeśli chodzi o pryszcze, to już od początku one nie były zakryte, no ale teraz to już w ogóle świecę nimi. Zaraz Wam się z bliska pokazuję. Dobra, i to już było na tyle z tego filmu, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Koniecznie dajcie znać, jeśli macie jakiś kosmetyk i napiszcie, czy Wam się sprawdza, czy Wam się nie sprawdza. A może macie jakiś kosmetyk z Rossmanna, godny polecenia, więc też piszcie to w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!